Ależ tam jest napięcie w tej kwadratowej klatce od pierwszej sekundy, kiedy Lady Squad, ta pani w białym stroju, spojrzała w stronę swojej przeciwniczki, to nawet na sekundę nie odwróciła wzroku. Już rusza od razu, cięższa, większa, wiemy, że to może być jej przewaga. Lady Squad idzie do klinczu i będzie chciała sprowadzić Way of Blonde na ziemię. Właśnie wspomniałaś, że... Ale uwaga, teraz idzie po gilotynę, czyżby zawodniczka taekwondo w ten sposób miała zakończyć walkę, trzyma swoją rywalkę za szyję. Way of Blonde może to zakończyć już za chwilę, ale przytomnie broni się Lady Squad. Trzyma się, uderza swoją przeciwniczkę. No właśnie, mocno, mocno spięte szyje, już niebieska się robi, może źle się skończyć. Ale już jest coraz dalej ta głowa, jeśli... Będzie w stanie uciec Lady Squad, to będzie z góry, będzie miała świetną pozycję zadawania ciosów, ale naprawdę już długo, długo w tym uścisku. Musi być więcej, bić więcej twarz. Jest silna, podnosi się, ale może być problem. Słyszymy narożnik Way of Blonde, krzyczy, dusi się, ale walczy Patrycja Zachorska. Cóż za emocje, ona tutaj naprawdę świetnie. Twarz. Czy wytrzyma jeszcze? Nie może trzymać sprzętu swojej rywalki, ale wyciąga głowę. Patrycja Zachorska jest z góry teraz i w tarapatach. Way of Blonde. I znów mamy stójka. Pamiętajmy, że Karolina Brzuszczyńska, ta pani w czarnym stroju, jest zawodniczką taekwondo i to ona teraz trafia Patrycję Zachorską. Jednak te trenowanie przez długie lata może tu pokazać różnicę. Ostatnie 9 sekund. Kiedy tak szybko to zleciało? Naprawdę wielkie emocje. Już to nic się nie nadzieje, chyba za dużo. I serią ciosów prostych zakończyła pierwszą odsłonę Way of Blonde. Jak mocno trzymała głowę rywalki, starała się rozbijać Lady Squad. No właśnie, mało brakowało, ale się nie podała. Trafiła też ciosami. Ale te ciosy za dużo krzywdy nie zrobili, jak widać, bo nie było mocne. Jakieś ciosy już lewa, prawa idzie. Tylko pojedynczymi ciosami atakuje na razie Patrycja Zachorska i mamy w końcu to kopnięcie. To, co mieliśmy tutaj oglądać. Są też ciosy Way of Blonde. Nie można za włosy łapać dziewczyny. Jeszcze próba rzutu ze strony. Trochę za ciężkie jest może. Nie, waga podobna, tylko dużo wyższe jest, to jest... Tutaj może być waga podobna, jeśli na ważeniu, ale w tym momencie w klatce nie zdziwiłbym się, jeśli z około 8-9 kilo cięższa byłaby Lady Squad. Kolejne ciosy trafia Way of Blonde. O, jeden nietrafiony, prawy, jest, jest. Nie odpowiada Lady Squad, wraca Way of Blonde i ma rywalkę pod siatką. To może być akcja kończąca. No nie, nie, jeszcze się nie wydaje, że tak, ale jest widać, że już dziewczyny, o, duszenie jakieś, ale brak. Brak wiedzy na tym duszeniu widać. Techniki może nie ma za wiele, ale serducha jest mnóstwo z obu stron. Serducha jest już wypompowane, pompa ucieka już u dziewczyn. Ciosy są, ale te ciosy to jak łaskanie już. Nie za bardzo robi nic. Ale pamiętaj, że odpowiednia liczba takich ciosów też jest w stanie zakończyć pojedynek. Jest zerwanie, już przetarła nos Lady Squad. Gdzieś tam pojawiły się ślady krwi, są kopnięcia. To, co miało utorować drogę do zwycięstwa Brzuszczyńskiej. Kolano, o właśnie, podłączyła kolana, ale to kolana nie za bardzo. Ale to z kolei Lady Squad. Ależ teraz chciała Lady Squad. Zorowej tylko. O! Trafia. Trafia. Już się obudziła chyba. Z kolana może jeszcze. Imponująco wygląda Patrycja Zachorska, jak na to, że ta zawodniczka trenuje dopiero od kilku miesięcy. Powoli idzie. Wow, ciosy, zębkorowe ciosy, wymiana ciosów. Zaciska jest zęby, kolano. Krzyczy gdzieś tam partnerka Aga. Way of Blonde. Jest rozcięcie też na twarzy Karoliny Brzuszczyńskiej. 10 sekund, czy coś się wydarzy hardkorowego, jak się mówi, czy zostanie tak już, jak jest. Już. Your winner is Way of Blonde.
i Karolina Way of Blonde.